Cześć, tu Ezodres i Alchemia. Dzień dobry. Jak zwykle siedzimy i rozpoczynamy w naszym stylu. Dzisiaj odcinek Przekraczanie granic a moc. Przed chwilą Alchemia wymyśliła taki tytuł wykładu. Zobaczymy, co nam opowie. Nie no, może ty coś powiedz. Ale to jest przed chwilą. Powiedz, jak ty rozumiesz przekraczanie granic? Zależy jakich. Wszystko ma swoje granice. Tutaj dywanik ma swoją granicę, tutaj jest dywanik, a tutaj już jest ziemia, już jest brudno na przykład. No i powiedz mi, jakbyś wyszedł z dywanika i jakbyś przekroczył granicę, jaką byś moc uzyskał? Jaką moc bym uzyskał? No. Wziąłbym energię z dywaniku i poszedł na nowy obszar. Nowy obszar, w którym musiałbym się na nowo odnaleźć. Miałbym stópki ubrudzone. Pewnie bym chciał znaleźć, musiałbym się jakoś odnaleźć w tej nowej sytuacji. Musiałbym sobie znaleźć jakieś klapeczki lub chodzić tak na bosaczka i zaakceptować, że mi dobrze na bosaka, albo sobie wziąć klapki. A powiedz mi, czy ty byś to traktował jako swoje, jak już byś tam wlazł? Oczywiście, gdy zależy, co masz na myśli jako swoje. No po prostu byś sobie tam stwierdził, że to już możesz chodzić, to już jest twoje. No tak, i w ogóle. W pierwszym momencie po przekroczeniu granic czujemy się nieswojo, musimy się odnaleźć w danej sytuacji i potem się odnajdujemy. Tak samo jak po wyjeździe za granicę jest wszystko nowe i obserwujemy i jak się tutaj poruszać w tym nowym mieście, w nowym obszarze. I sobie znajdujemy najpierw jakieś, gdzie tutaj sobie coś kupić, jakiś sklep, potem gdzie tutaj najlepiej by było mieszkać albo spać i takie podstawowe rzeczy. Najpierw mieć gdzie spać, co zjeść, a potem może, żeby znaleźć jakieś udogodnienia, co tutaj w urzędach można uzyskać, czy nam te państwo tamte chce coś dać, albo jakichś ludzi nowych poznać. No a jak ich poznać, to może by trzeba było jakiegoś języka się nauczyć, a może już znamy trochę i tak dalej. Czyli po przekroczeniu granicy musimy sobie jakoś nową sytuację ogarnąć. Czyli nabierasz mądrości. Tak, w danym nowym miejscu. Mhm. Znając ciebie, to byś sobie to zaanektował prawdopodobnie, więc byłoby to już w ogóle jeszcze własnością. Tak? Czy nie? Nie zawsze się da wszystko zaanektować. I w jakim stopniu? No, ale to zależy od charakteru, bo jak masz ale taki też charakter... Ale no też możliwości jakieś materialne. Zaanektować, kupić. No. Ile czasu trzeba na coś. No i tutaj wyszliśmy z dywanika na ziemię. No i takim krótkim przykładem wprowadziłeś w temat, że tak powiem. Ten temat mi się nasunął natychmiast właściwie, bo kazałeś mi coś wymyślić, więc wymyśliłam. Chociaż on się pojawia często u mnie na sesjach, więc jest to dość dużym problemem też dla ludzi po prostu. Przekraczanie granic i zobaczenie, gdzie jest ich moc lub że ktoś im przekracza granicę i odbiera im moc. To też będę mówić na ten temat właściwie z punktu widzenia tak normalnie istoty, która żyje sobie na Ziemi. I teraz... Przekraczanie granic, czyli my jesteśmy umiejscowieni w jakimś tam miejscu, gdzieś tam, we wszechświecie, na Ziemi i w ogóle. I mamy tak zwane swoje ramy. Oczywiście cielesne, ale też mentalne, nie wiem, terytorialne, różne.
Nawiążę tutaj jeszcze do tego, że mamy taki teraz dość konkretny czas, w którym należałoby jednocześnie właśnie określać swoje własne ramy, ale jednocześnie przez nie przechodzić. Czyli lub wyrzucać to, co nam nie pasuje. To jest też bardzo istotną rzeczą przy tak zwanym zbieraniu też mocowości. Generalnie rzecz biorąc, co to też jest moc, to już jest inna sprawa. Moc to możemy też określać jako taki potencjał energii, który się też bierze ze stanu zrozumienia, mądrości, czyli zastosowaniu go na przykład na tych planach, na których możemy i zobaczeniu też zobaczeniu, jak to funkcjonuje, czyli w mocowości swojej własnej i co to też jest usadzanie się w tej swojej własnej mocowości i ile tej mocowości posiadasz. Często jest tak, że rozmawiając z ludźmi no, natrafiamy na pewne obszary. Głównie przekraczania granic przez innych, no, że taka dana osoba ma bardzo dużo problemów, a właściwie 90% stanu, którym jest w tej chwili tutaj na tym planie, to jest przekroczenie granic przez innych. I to jest coś takiego, że kiedy zaczynasz jakby odkrywać te rzeczy, kto ci przekroczył te granice, no to widzisz, że jesteś w strasznej dupie, bo w bardzo wielu momentach dałeś lub dałaś bardzo dużo mądrości, mocy na coś, co było zabrane od tak, bo w swojej naiwności uwierzyłeś lub uwierzyłaś, że jest to okej. I teraz poziom, w którym my jesteśmy, właściwie, czyli taki ogólny rzecz biorąc, w zalewie tej rzeczywistości, jest przekroczeniem granic. Czyli nam się też przekracza te granice w bardzo przemyślany sposób. Oczywiście jest to w pewien sposób, no nie dla każdego to samo, natomiast jakby ogólnie rzecz biorąc możemy mieć wrażenie, że my jako zalew jakiegoś tam gatunku jesteśmy po prostu bardzo mocno uciskani i chcą nas zlikwidować, co też jest oczywiście prawdą, żeby nie było i żeby tutaj nie było też tak, że to, czym się posługują inni wobec nas, to też cały czas tłukę właściwie praktycznie codziennie, przekładając to na swoją własną mądrość, że no, raczej się nie pomyliłam schodząc na ten świat i że będę musiała się zajmować też takimi rzeczami. Aczkolwiek w momencie, w którym ty jesteś w danym gatunku, możesz mieć wrażenie, że jesteśmy wszyscy razem. Ten czas również jest taki, w którym następuje oddzielenie dość mocne i jednocześnie ty chcesz zachować tą powłokę, w której jesteś, i nie mieć wrażenia, że cię zniszczą, również, że jesteś trochę inny i wyżej, ale też wiesz, że zagraża coś całej populacji. I dlatego też w momencie, kiedy jak już natrafiamy na takie momenty w swoim kosmicznym istnieniu, to trzeba zawsze być w tym całym swoim konstrukcie mocowym. Tym, czym jest dusza, czy twoja energia wiedzy, takiej, czyli wiadomości o tobie. Na tych wyższych poziomach są bardzo mocno przekraczane granice istoty i są tam naprawdę poważne problemy. Zanim tam dotrzesz, to trochę minie czasu, ale w momencie nawet, kiedy jesteś tutaj, to się zaczyna od tych poziomów, powiedzmy, urzeczywistnienia, powiedzmy, na tym planie, na którym my się porozumiewamy, czyli w tym, powiedzmy, funkcjonującym ludziku. Najpierw, jeżeli zauważysz, kto ci przekracza te granice i
czy on przekracza te granice, na ile mu pozwalasz i na ile pozwalasz w ogóle komukolwiek przekraczać własne granice. Ale zanim do tego dojdziesz, to musisz przede wszystkim ustalić swoją własną konstytucję, swojej własnej istoty. Jeżeli nie masz tej konstytucji, no to będzie łatwo cię zlikwidować. Oczywiście w momencie, już powtarzam, to chyba drugi filmik, w momencie, w którym jesteśmy, będziemy się mierzyć z tym, czym ty właściwie jesteś i co sobą reprezentujesz na każdym poziomie. A w ustalaniu konstytucji jest pomocna alchemia, jak to zrobić, żeby funkcjonowało. Bo nie, akurat. Bo nie wystarczy sobie tylko... Akurat tego... komuś powiem. Żartuję. Oczywiście, że mogę ustalić pewne rzeczy. I żeby to funkcjonowało, a nie było to tylko nabazgranym czymś. I jak powinno to być zrobione, żeby to było optymalnie działającą rzeczą. Co jeszcze mogę dodać? Ludzkość, czy ludzie, czy wy, którzy słuchacie, często jest tak, że słuchacie bardzo dużo filmów i te filmy robią wam bardzo dużo jakby bałaganu. Lub macie bardzo konkretne myślenie i wiecie naprawdę, kim jesteście. To też jest tak, że są takie osoby i ja tutaj się z nimi nie będę tutaj spierać. No, każdy wie, kim jest i ja tutaj nie jestem od tego, żeby obalać to. Natomiast bardzo dużo osób dopiero teraz dostrzeże tak zwane dotknięcie w końcu praw kosmicznych. Jak to funkcjonuje i dlaczego na przykład pewne osoby lub pewne grupy osób mogą na przykład coś od ciebie chcieć. Dlatego też na przykład jak jesteś umiejscowiony w takim też momencie całości, powiedzmy, w jakimś tam konstrukcie matriksowym, niematriksowym, różne rzeczy tutaj są mówione, to z jakiegoś powodu i gdzieś tam musiałeś lub musiałaś, istoto wielka, gdzieś tam dać dupy. W pewien sposób. To znaczy dać dupy w sensie tego, że twoje prawa lub granice zostały przekroczone. I w momencie, kiedy zaczyna się jakby cała zabawa z pozycji na przykład człowieka, czyli z takich normalnych, wyciągających wnioski, rzeczy, że na przykład jesteś tutaj i robisz coś i na przykład pozwalasz na pewne rzeczy, to gdzieś tam robiłeś to już od dłuższego czasu. Dlatego też wyciągać ludzi z tej sytuacji jest dość trudnym zadaniem. Natomiast każdy ma swoją własną też jakąś tam inteligencję, własną moc, tą zgromadzoną na zasadzie pamięci, czyli też czegoś takiego jak dusza, bo dusza też jest jakby zbiorem pamięci, tak? Bo stamtąd też korzystamy jakby z tego całego obszaru teraz tutaj działającego. I też bardzo jest to istotną rzeczą, żeby ten cały nasz konstrukt, który tam gdzieś nad nami fruwa i też jest w nas, uruchomić i też zacząć po prostu tutaj z tej pozycji też wyznaczać te granice swoje własne, równocześnie respektując innych granice. I zacząć się dogadywać. To jest coś takiego. Dlatego ten temat, na ten temat można było bardzo dużo mówić. On będzie poruszony tylko w tej chwili bardzo krótko. Jest to naprawdę rozwojowe i można nad tym bardzo długo siedzieć. I też bardzo dużo też godzin, czasami niektóre osoby pracują nad tym, żeby to też w ogóle w sobie uruchomić, co też jest niezbędnym elementem, ja już to mówię nie wiem ile razy, żeby w ogóle powychodzić z różnych obszarów. Także jest to bardzo, bardzo istotne. Od tego się zaczyna tak naprawdę wszystkie jakby procesy
wychodzenie z różnych rzeczy, patrzenie na różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście człowiek umiejscowiony w swoim życiu ma kilka obszarów, ma jakieś tam swoje życie osobiste, w którym też może być to przekraczane, bardzo często jest. Ma też pracę, w której też ma przekraczane różne granice i też traci tą mocowość. No i parę innych jeszcze rzeczy, które gdzieś tam zostały przekroczone. Także nie będę się tutaj rozgadywać o jakichś bardziej mocowych osobach, które też gdzieś się porozmieniały na drobne, a mają tylko wspomnienie mocowości, a tak naprawdę żyją też w pewien sposób złudzeniem tego też, co też często nawet jeżeli jesteś bardzo mocową osobą, a są takie istoty we wszechświecie, które się składają naprawdę, bo ich mocowość wtedy na przykład wygląda tak, że korzystają z innych, żeby być mocni. I czy umiesz rozpoznać te istoty i jak się z nimi obsługiwać? To też jest bardzo ciekawa sprawa. Także to poruszyłam tutaj tak jakby po to, żeby trochę sobie pomyśleć wtedy, kiedy na przykład masz czas i zobacz, czy na przykład nie przekraczasz granic przyrody, niszcząc ją albo korzystając w nieumiejętny sposób, wchodząc na dany teren nawet łąki, lasu i nie pytając o pozwolenie istoty, która jest strażnikiem tego miejsca. Tylko zabierasz sobie pewne rzeczy od tak. Jadąc nad morze, nie prosisz na przykład o dobre połączenie z morzem, z substancją wody. I tak dalej, i tak dalej. Są to po prostu bardzo, bardzo też ciekawe rzeczy. I dopiero jak to się zrozumie, to też się tą własną jurysdykcję zaczyna też ustalać. Także jadąc na wakacje, pamiętajcie, że trzeba prosić o pozwolenie też na korzystanie z danych terenów. No, to tak bym to skończyła. Także mam nadzieję, że się nie będziecie nudzić. Każde miejsce w przyrodzie, góra, jezioro i tak dalej ma swoich strażników. Są strażnicy mniejsi, tylko jakiegoś takiego małego obszarku do większych i dużych obszarów. Nie? I z nimi się trzeba dogadywać, żeby nie mieć z nimi konfliktu. Albo nie robić czegoś wbrew ich jakby jakichś tam rzeczom. Czyli na przykład przyjeżdżamy gdzieś, palimy plastik, no prawdopodobnie dostaniemy jakiś negatywny zwrot z tego tytułu. Na przykład za jakiś czas dostaniemy wysypki, może. Więc jeżeli przyjmujemy też nieodpowiednie medykamenty, no to też potem nie miejmy potem pretensji na przykład w konsekwencji całej naszej istoty, że będziemy na przykład musieli za to też ponieść konsekwencje, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. Także odpowiedzialność za pewne rzeczy, czyli jeżeli wpuszczamy we własne granice ciała różne rzeczy, no to potem mamy z tym konotacje jakieś. Jeżeli nam coś oddaje tą moc, prawda? Lub daje nam na chwilę coś. To jest bardzo istotne. Prawdziwa moc jest wtedy, kiedy istota tak stoi goła, nie korzysta z niczego i ona jest mocą samą w sobie. I ty wiesz, że wtedy przetrwasz, że cię nic nie zabije. Znaczy, no może ci zabić, no powiedzmy, ciało, ale że gdzieś tam, że się będziesz mógł odrodzić, po prostu zacząć następne jakby kontynuacje swojego też życia. Istota, żeby mogła też funkcjonować, musi mieć formę cielesną,
lub jakkolwiek materialną, bo ona wtedy zbiera doświadczenia. Czy no na powiedzmy innych gęstościach nie musisz tego mieć. Czasami jest to jakby półświetlista energia. Natomiast jakby też warto zwrócić uwagę na to, że ludzie, którzy słuchają takich kanałów, też im się wydaje, że bardzo często zrobią coś i oni dojdą do pewnych rzeczy na szybko. To tak to też nie będzie. To są bardzo duże zabrudzenia też tak zwane energoinformacyjne z tych kanałów, które nie tłumaczą, że to bardzo długo czasu trwa czasami. Tak zwane oświecenie, dojście do pewnych poziomów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest jakby na szybko, ponieważ ezoteryka bardzo lubi jakby też bardzo nakręcać koniunkturę i omamiać różnymi głupotami. Dlatego też te poziomy tak zwanego przekraczania granic i też często my przekraczamy, czyli ludzie przekraczają granice innych, chcąc zdobyć pewne rzeczy dla siebie, czyli z tak zwanego ego. Więc jest to coś takiego, co też należy brać pod uwagę, że potem trzeba będzie to się gdzieś z tym też rozliczyć. Także ciężki jest ten świat. Ciężkie są to problemy. Za każdym razem należy jakby myśleć, co ty chcesz. Najważniejsze jest to, żebyś przede wszystkim w momencie, w którym jesteś tu, zobaczył, czy nawet często to mają właśnie formy, które są, znaczy istoty, które są ofiarami, czyli to jest taka klasyczna ofiara, która po prostu daje siebie kopać, bo inni na przykład przychodzą i tam sobie zabierają tą energię jej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od punktu widzenia, bo jeżeli nie umiesz jakby z tego też wyjść, no to ci, co będą ci zabierać tą energię, to oni chcą cię nauczyć, żebyś ty się po prostu stanął i powiedział nie. Natomiast są czasami już tak mocno jakby zniekształcone jakby te formy, że ta osoba już nawet nie ma możliwości czasami się obronić. No ale tak naprawdę sama się doprowadza do takich rzeczy, ale jest oczywiście chociażby 1% tego, że możesz jednak zacząć jakby ustalać te swoje granice, a twoje życie też no może się nie zmieni jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki, ale będziesz przynajmniej w jakiejś tam formie swojej, czyli zaczniesz odbudowywać się. Jest to zawsze, może nie zawsze możliwe, no ale przynajmniej na tym poziomie, mam nadzieję, do których to dociera, jeszcze jest możliwe. Także to wszystko jest niestety pływem. Pływy, nic nie stoi też w miejscu. Wszystko zawsze się zmienia, każdego dnia. I to jest też bardzo istotną rzeczą, że czasami przekroczenie granic może być też ekspansją drugiej istoty na ciebie i ona cię już tak zagarnie, że nie będziesz miał już w ogóle nic do powiedzenia. Na przykład. No, także tak sobie nakręciliśmy, bo trzeba coś nakręcić. Prawda? No. Także ja bardzo dziękuję i do widzenia.